dansu nad żołnierzem pieszym, który w wieku 17 często w pałasz, siekierę lub widły był uzbrojony. Przed państwem ci w kolczuga, towarzysze pancerni, ci w ciężkim opancerzeniu ze skrzydłami, to chyba nie muszę przedstawiać, Husaria Polska! Ale teraz ciekawostka. Gdyby zliczyć, ile osób zginęło z rąk tych żołnierzy, dużo więcej strat wrogowym zadawali towarzysze pancerni. Celem husarii było przebić się przez pierwsze szeregi wroga. Otwierali drogę pancerny. Brawa dla naszych rycerzy! Szanowni Państwo, już powiem, na czym polega to ćwiczenie. Jako że pierwsze szeregi piechoty, szczególnie zachodniej, okrutnie ciężko pancerzone były, aż nam grajkowie przestali grać ze szczęścia. Szanowni Państwo, byli ciężko opancerzeni, jedno gęba im wystawała. Dlatego taki rycerz trening musiał czynić, co by trafić w tak mały cel. Zazwyczaj taka lanca łamała się lub zostawała w trzewiach wroga. Wtedy rycerz brał się za broń boczną, czyli szabla, pałasz lub inne świństwo typu rapier.